Obecnie mamy bardzo łatwy dostęp do informacji. Internet pozwala na szybkie przesyłanie wiadomości, co z jednej strony jest bardzo pożyteczne, z drugiej stwarza wiele zagrożeń. Dziennikarze, praktycy oraz przedstawiciele fundacji rozmawiali właśnie, w jaki sposób mamy weryfikować, sprawdzać tą informację, w jaki sposób podawać ją odbiorcom, czytelnikom, słuchaczom, tak żeby wzrastała ta wiarygodność i żeby wszyscy dostawali sprawdzone, wiarygodne, rzetelne informacje, żebyśmy nie dali podpuszczać się fake newsom, żebyśmy mogli wierzyć z powrotem mediom i słuchać ich naprawdę z uwagą. Fundacja Dom Pokoju organizuje warsztaty tematyczne w Opolu, Zgorzelcu, Wrocławiu, a teraz także w Jeleniej Górze. Na piątkowym spotkaniu rozmawiano również o tym, jakie tematy wywołują największe emocje wśród widzów oraz czytelników. Co angażuje mieszkańców, co wywołuje największe emocje, jak też państwo jako dziennikarze reagują na to, chociażby co dzieje się na forach dyskusyjnych i jak w ogóle rozmawiać, jak edukować też odbiorców informacji medialnych, tak żeby byli wyposażeni w to, żeby krytycznie podchodzić do zawartości mediów. Zaprosiliśmy reprezentację uczelni lokalnej, KANS prowadzi tutaj Wydział Dziennikarstwa, więc to też jest nasza grupa docelowa i przedstawicieli właściwie wszystkich lokalnych mediów. Wiemy o tym, że ma być około 10 osób, mamy nadzieję, że to początek udanej współpracy. Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na początek przyszłego roku.